Dominika z Kamilem opowiadali Państwu o tym, co znalazł wiceminister obrony Cezary Tomczyk, którego głównym zadaniem u boku Władysława Kosiniaka-Kamysza jest rozliczanie PiSu. Czyli audyt. Audyt. Tak. I on odnalazł korespondencję, czy jakby opisał taki mechanizm, który polegał na tym, że współpracownicy Mariusza Błaszczaka mieli z pieniędzy MON-owskich kupowane drogie prezenty, które były przypisywane jako prezenty delegacjom zagranicznym. Tutaj najbardziej bulwersujący przykład to jest zegarek, który dostała pani Agnieszka Glapiak. Zaraz powiemy więcej na jej temat, bo to jest kluczowe. To najbardziej uderza w Błaszczaka. Nie to, że ona ten zegarek dostała, nie samo to, tylko to, kim ona była. Więc ona dostała... No nie była tam płotką. Właśnie o to chodzi. Dostała zegarek za 6 tysięcy złotych. To nie są gigantyczne pieniądze, żeby było jasność. Tylko, że... Jeśli chodzi o drogie zegarki. Tak. Ona już wówczas nie pracowała w ministerstwie, więc nie mógł jej wypłacić nagrody, więc wymyślili taki ona patent. Ona nie pracowała już od roku w ministerstwie. Tak, wymyślili taki... Ale on odchodził z rządu, rząd się zmieniał, trzeba było coś dać, tak? Więc wybrała sobie zegarek za 6 tysięcy, który żołnierz pojechał kupić, no bo... To jest jeszcze lepsze, bo tam 4 godziny później w MON pojawiło się polecenie, bo ona wysłała maila, że ona sobie to, coś takiego wybrała i to jest niezłe, to mi się podoba. Mając na uwadze potrzebę MON wręczenia prezentu okolicznościowego w postaci zegarka damskiego, proszę o sprawdzenie, czy w magazynku upominków ministra jest na stanie taki przedmiot, a jeśli nie, to proszę o dokonanie zakupu po uprzednim rozpoznaniu rynku. Uwaga, i to jest dobre. Z uwagi na rangę wskazane jest, aby był to zegarek klasyczny, na skórzanym pasku, automatyczny, z gwarancją minimum 5 lat. Jak wiadomo, w magazynach wojskowych jest zatrzęsienie takich zegarków. Oczywiście ktoś, kto pisze tego maila, wie dokładnie, że go nie ma i trzeba go kupić. Wjechali do pani Glapiak, żandarmeria wojskowa, znalazła ten zegarek. W PiSie jest straszna wściekłość. I zabrali ten zegarek, czyli mamy dowód. W PiSie jest gigantyczna wściekłość, dlatego że wszyscy w PiSie zakładają, że Błaszczak jest człowiekiem uczciwym. Żeby była jasność, ja też nie uważam, bo nie mamy na to sygnałów, że on dokonywał takiej operacji, bo ten zegarek został wpisany rzeczywiście jako prezent do delegacji z Korei Południowej, chociaż zegarek jest damski, nie było tam żadnej kobiety, ale może minister obrony Korei lubi damskie zegarki, a jestem tolerancyjny. Teraz wiele rzeczy jest unisex, tak, żeby absolutnie. O tym. To nie jest absolutnie obciążające. Większy problem taki, że znaleźli go nie w Korei, tylko u Glapiakowej. Dlaczego Błaszczak jest atakowany? Ano dlatego, że ona nie była przypadkowym urzędnikiem. Drodzy Państwo, Agnieszka Glapiak była absolutnie kluczową postacią u boku Mariusza Błaszczaka, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, potem kiedy był ministrem obrony. Ona była szarą eminencją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a jeszcze bardziej Ministerstwa Obrony. Decydowała o wszystkim, co dotyczy Błaszczaka. Dotyczy jego wizerunku. Zwłaszcza jego wizerunku. Ona miała kluczowy wpływ na jego główne decyzje polityczne, bo ona go przekonała, że będzie kiedyś premierem. On naprawdę w to uwierzył. No tak? O! Słuchaj. I ona, podobno była pomysłodawczynią tego, żeby wykorzystać tę odtajnioną część tych planów obrony Polski. Pamiętasz? Żeby uderzyć w Donalda Tuska, linia zdrady. Obrony Wisły, tak. Miała 3 rady nadzorcze i jeszcze była szefową Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej w Akademii Sztuki Wojennej. Finalnie... A to jest szkoła podlegająca MON-owi. Tak jest. Finalnie trafiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kiedy PiS przejmował tę Krajową Radę, wprowadzał tam swoich ludzi. Wrzesień 2021. Została wiceszefową. Wiceszefową. Czyli zastępczynią pana Świrskiego. I u niej już jako wtedy, kiedy była już w Krajowej Radzie, nie mogli jej dać prezentu. Błaszczak nie mógł dać, bo nie była pracownicą. No to wtedy powstał myk z koreańską delegacją, z żołnierzem, który po taniości kupił zegarek. I zegarek, który ona sobie wybrała mailowo, który u niej znaleźli, idzie na zarzuty dla niej. No idzie, jak znaleźli u niej ten zegarek, to będzie ciężko. I Błaszczak za to odpowie. W PiSie jest wściekłość, na niego jest wściekłość, ale nie dlatego, że hasłowo on ukradł. Nikt to nie wierzy. Powtarzam, my nie mamy też do tego przesłanek. No chciał być miły dla swojej po prostu współpracy. Jest to tylko pytanie też, czy jak mechanizm został wykreowany? Na ile on odpowiada za mechanizm oszustw, który doprowadził do tego, że zegarek znalazł się u niej? No on fizycznie tego zegarka nie kupił. Pytanie, ile on wiedział. Ale ta sprawa jest bardzo niebezpieczna dla niego, bo jej w PiSie nikt nie będzie bronił. Ona była znienawidzona też wewnątrz partii, bo ona pochodziła z dworu Błaszczaka, ale... Przemysław Czarnek, rozmawiałam z nim na ten temat i bronił Mariusza Błaszczaka, że no trudno, żeby minister
sam był ministrem, więc wie, o czym mówi, żeby, że pan panował nad wszystkim, wiedział o wszystkim, co się dzieje w ministerstwie, że nie ma takiej możliwości i że na pewno tutaj nie ma z tym nic wspólnego. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.